modelki. Teraz postanowiłam, że nagram Wam, zobaczcie różnicę. Pokażę Wam, jak wygląda aplikacja tego tuszu. Mam nadzieję, że widać. Nie wiem, jak się patrzeć, ale powinniście dostrzec. Tutaj na tym oku jest tylko baza, a tutaj już jest ten tusz naniesiony. Gdzieś tam mi się oczywiście tutaj odbił delikatnie, bo mam krótkie te rzęsy, więc siłą rzeczy się odbija mi na oku, ale ogólnie naprawdę jest bardzo, bardzo fajnym tuszem. Jest to na pewno tusz godny uwagi. Ma taką szczoteczkę silikonową, leciutko wygiętą, raczej taką giętką. Tak jak mówię, to jest miniaturka, więc inaczej też to wygląda w pełnowymiarowym produkcie. Jest to tusz, który również troszkę zasycha i ciężko go dokładać, bo one dość faktycznie szybko zasychają. No ale zobaczcie na efekt. No ja myślę, że wart jest, godzien jest swojej ceny. Zaraz Wam pokażę. No ja muszę bardzo delikatnie malować. Ja nie umiem tak, wiecie, jak Wy, że tu ciach, ciach, ciach i do góry, bo ja nie mam po czym tak naprawdę pociągnąć tą szczoteczką. Zaraz Wam pokażę. Staram się i tak od nasady do góry. Tylko ciężko, bo się patrzę akurat bardzo... bardzo przed siebie i przed sobą mam lusterko dość daleko, więc też nie jest to proste. No ale zobaczcie, jak on ładnie rozczesuje, ładnie podkręca, ładnie wydłuża. Naprawdę bardzo, bardzo fajny tusz. Jeżeli miałabym Wam właśnie polecać, to już Wam kiedyś mówiłam, że ten Roller Lash jest fajny, że fajny jest Bad Gal Bang. Jeżeli chodzi o Benefit, bardzo lubiłam też, jak on się nazywał, od Benefit ten pierwszy taki tusz, też go lubiłam, natomiast ten w srebrnej, takim opakowaniu w srebrnym, ale już zdecydowanie bardziej wolę ten, zapomniałam, jak się nazywał, ten klasyk taki, no zapomniałam, wyleciało mi, ale zobaczcie, jak pięknie podkreśla rzęsy, których tak naprawdę nie mam już naprawdę zbyt wiele. Więc to jest naprawdę dla niego plus. No i dolne rzęsy, ociupinka, żeby było widać, że też je chociaż troszeczkę mam. Niewielkiej ilości. Ja coś, słuchajcie, chyba się, nie wiem, zatrułam albo coś, bo tak mnie normalnie pokuwa żołądek. Nie wiem od czego, kurczę. Robiłam sałatkę warzywną i może to od sałatki, może od cebuli. Może od cebuli mi się tam coś kuli, kurczę. No, ja mam kamienie, więc dla mnie cebula, ogórek i takie, kurczę, ciężkostrawne produkty to tak nie do końca. No, także to jest dokładnie ten tusz. Ja Wam go naprawdę polecam. Zobaczcie, jak on ładnie wygląda. Zdecydowanie ładniej wygląda niż ten. Better Than Sex, jeżeli chodzi o Too Faced. Nie jest zły, na pewno jest lepszy od Dame Girl, według mnie. Szczoteczka jest dość podobna, tylko mniej produktu nabierał. Ale zapomniałam, Day Real chyba to był ten pierwszy taki czarny czy srebrny, już nie pamiętam, bo było chyba i czarne i srebrne opakowanie. Też Wam polecam. No i to chyba na razie tak z polecenia, myślę, tuszowego, to chyba to by było na tyle. Co? Ja teraz sobie podkreślę troszeczkę jeszcze brwi. Mogę w sumie znowu zrobić to z Wami. Wiem, że mi mówiłyście, abym troszeczkę mniej robiła ciemne takie tu z przodu, a troszeczkę bardziej z tyłu. Zobaczymy. Dobra, tu trzeba zarysować, bo tutaj praktycznie już mam wyblakłość. Przyciemnimy sobie tutaj troszeczkę ten tył. Widoki, no ale przód też muszę przyciemnić, jakby nie było. Chcąc, nie chcąc. Ok. Dobra, teraz druga strona. Tu muszę i tak pociągnąć. Coś mi się wydaje, że mogłabym troszeczkę już ciemniejszy chyba zastosować niż tą dwójkę. Chociaż sama nie wiem. Raz wygląda tak, a raz inaczej. Dobra, przyciemniłam. Przód jest troszeczkę jaśniejszy, teraz tu jest ciemniej. Ja to się mam, słuchajcie, z tymi brwiami. Nie cierpię po prostu takich ciemnych. Się bardzo źle czuję z ciemnymi brwiami. Jak taka baba Jaga, serio. Ale dobra, zrobiłam to. Tak jak prosiłyście. Odkładam. Co teraz zrobię? Naniosę sobie odrobinkę podkładu. I tak się zastanawiam, który dziś użyć. I może polecimy Catrice'em. Może Catrice'em HD Liquid Coverage i to jest 0,40 Warm Beige, tylko się zastanawiam, czy ten Warm Beige nie będzie dla mnie zbyt ciepły i zbyt ciemny, więc nie dam go dużo dzisiaj. Dam go tyle, o ile. O! Okej, nie chcę tutaj pochlapać, więc wolę sobie trzymać, żeby się nie pochlapać. Myślę, że wystarczy. On będzie dość ciepły, więc nie chcę, żeby mi się, wiecie... Widzicie? Jest trochę cieplejszy. Zwierzę sobie tylko jeszcze gąbeczkę. Okidoki. Troszeczkę już, kurde, ciemnawy dla mnie. Albo ja po prostu za bardzo zbledłam. Wiecie, o co chodzi. Nie chodzę nigdzie, nie opalam się i teraz mam. Ale spoko. Tutaj dopracujemy. Ja tutaj, dla mnie zawsze jest ważne... Ja tutaj. Dla mnie zawsze ważne jest tutaj czoło, słuchajcie. Ja nie cierpię, jak tutaj się coś odcina. Ale to już mówiłam w poprzednim filmie. Troszeczkę jeszcze tu pod oko, ale żeby nie było za ciemno pod okiem. Rozprowadzam tutaj do dołu. Wszystko ładnie, pięknie. Wklepuję, wyklepuję. Wklepujemy w maskę. O, nie będzie tak źle. Jest on już taki, no, dla mnie przyciemnawy. Powinnam go już chyba raczej z czymś tam jaśniejszym troszeczkę mieszać, tylko nie wiem z czym. Teraz widzę w ogóle jeszcze w świetle, że jest taki pomarańczowaty tutaj w tym świetle, jak patrzę, ale uwierzcie mi, że nie jest tak ogólnie. Tutaj sobie troszeczkę zetrę, żeby się nie odróżniał. On też za chwilkę trochę się wtopi ze skórą i też nie będzie taki miał kolor. Też nie będzie miał takiego koloru, może tak. Jakoś nie po polsku mówię. Dobra, no to jest jednak Warm Beige 0,40. Mógłby być już teraz dla mnie jaśniejszy. Ale poprawię sobie ociupinką tego Essence Yellow, dlatego że to jest mój najjaśniejszy z podkładu. Zresztą jak widzicie, on jest taki jaśniutki, on jest bezpieczny. Więc jak sobie jego troszeczkę tutaj dam pod oczy, to leciutko rozjaśnię ten ciemny. On jest nawilżający, fajny. Lepiej mi się tak za bardzo nie wyświecał. Ok, troszeczkę tutaj podjadę właśnie pod oko. Staram się też nie za blisko, ale chyba już za późno. Chyba przesadziłam. To nic. Damy sobie jeszcze troszeczkę pudru, czego nie lubię robić, no ale muszę dzisiaj. Bo trochę przesadziłam tutaj koło, w okolicy, słuchajcie, pod okiem. Nie daje się tu pudru, tu się daje korektora. Ja korektora rzadko kiedy używam. Nawet nie wiem jeszcze, czy mi jakikolwiek został, słuchajcie, jakiśkolwiek korektor. Ok, więc żeby teraz zatuszować ten niefat mój, a propos, słuchajcie, tego podkładu pod okiem, damy sobie puder i użyję w tym momencie pudru, czekajcie, gdzie ty się otwierałeś? Tu. Użyję sobie pudru tego Candid od Revlonu, sobie go ociupinkę tutaj właśnie w okolicy pod oko. Żeby tu nie było za ciemno. O. Żeby rozjaśnić troszkę tą okolicę, która... Okidoki, okolica też tutaj koło nosa. Troszeczkę broda. Dobra, żeby oczywiście też nie przesadzić. Dziś już czuję, że mam włosa. Tego nie cierpię, nienawidzę po prostu tego uczucia. Musisz. No i tak by to wyglądało. Ja już to teraz zostawiam. Zaraz muszę sprawdzić. Gdzieś tutaj mnie drażni jakiś włos. Gdzieś mi się tutaj zakręciła albo rzęsa, albo włos. No i ja już tak, słuchajcie, zostaję z tak wykonanym makijażem. To jest mój makijaż taki codzienny, na co dzień, do pracy. Wszędzie. Jeżeli chodzi o balety, dorzuciłabym tylko trochę więcej rozświetlacza. Może jakiś brązowy cień, słuchajcie, na oko. Dobra, aplikuję moją resztkę. Resztkę tego, o, widzicie? Zobaczcie, jak się rozpsikał. Że niestety się nie rozłożył, tylko się psika tak, kurde, punktowo. No ale dobra, to i tak już jest reszteczka. All Nighter, Urban Decay. Bardzo lubię go za zapach i tak naprawdę nic więcej powiedzieć nie mogę. Na pewno nie widzę jakiejś tam znaczącej różnicy między innymi jakimiś podobnymi fikserami, ale fajnie pachnie. Lubię go za zapach. Także tak by to wyglądało. Ja już nic nie robię. Dzisiaj się teraz nie rozgadam na żaden z tematów, gdyż ja muszę szykować synka, bo synek jedzie teraz na parę dni do taty. W końcu. Także co? Muszę go zaprowadzić, słuchajcie, na dworzec. Zapach na dziś to oczywiście Libre. Kocham, kocham, kocham. Zobaczcie, już zużyłam. To 30 jest. Tu zużycie. O, może tu Wam pokażę. Tyle już zużyłam. Ale po to są, żeby to używać. I jeszcze tu mam całe te... jak się nazywałeś? Idol od Lancôme. Te cieniutkie. Także jeszcze mi też sporo zostało. Na ustach zostawiam tylko balsam. Zobaczcie, jaką fajnie wygląda, jaką fajnie daje. Bardzo fajnie daje efekt. Niczym po prostu Fenty. Ten Fussy Fussy, to już też mówiłam. To jest taki troszeczkę odpowiednik tańszy. Bo jednak on kosztował 14,50. Normalnie ma 16. A Fenty kosztuje 16. Jest Synio. Synio się zbiera. Cześć. Synio się zbiera, ja też się zbieram. Na tematy sobie pogadamy przy okazji. Zobaczę jeszcze, czy uda mi się jeszcze dziś, czy nie. No i co? Ja się z Wami będę żegnać. Mam nadzieję, że taka poranna rutyna, poranny mój, nie wiem, moja pielęgnacja z makijażem Wam się spodoba. Przyjrzyjcie się dokładnie temu tuszowi, bo naprawdę jest godny uwagi. Patrzę teraz do góry, patrzę troszeczkę na dół, trochę w bok, żeby było widać z każdej strony. Zdaję sobie sprawę, że trzymam telefon właśnie z tej, a nie innej strony, więc może być to inaczej widoczne. Jeżeli chodzi o rozświetlenie, to dzisiaj zastosowałam, słuchajcie, paletkę, takie duo, Sculpt Glow od Focallure, takie i to jest odcień 01. Sculpt Glow. Focallure. Dobrze, mama, powiedziałaś. No, musi zawsze poprawić. Także Powder Contour and Highlight Palette Duo. I to jest Maui Nights and Opal 01. Misiaczku. Opal. No, także Opal się. 01. Sculpt Glow od Focallure. I to jest bodajże, ja to miałam akurat przy współpracy z, chyba nawet z Shein. Chyba Shein właśnie miało ten taki jeszcze, przekierowanie w Shein na strefę beauty i tam możecie sobie też właśnie dostać jakieś kosmetyczne rzeczy. Także ja właśnie chyba przez Shein udało mi się zdobyć właśnie dwie paletki z Focallure. Oni mają chyba jakąś współpracę z Focallurem, tak by the way, bo Focallure już od nim słyszałam i gdzieś indziej go widziałam. No, także tak by to wyglądało i to jest to rozświetlenie. Nie wiem, jak widać i co widać. Czekajcie, wstanę, teraz będę może bardziej przy świetle dziennym, chociaż nie wiem, sama już. Teraz Wam pokażę, przy jakim ja świetle siedzę normalnie. Siedzę przy tym biurku i zapalam sobie tylko te żarówki. Już muszę tu na pewno wymienić baterię, to już wiem. No ale tak by to wyglądało. Także mam nadzieję, że nie jest ani za ciemno, ani za jasno. Fajne oświetlenie, naturalnie. Codziennie, do wszystkiego. Także ja będę spadać, życzę Wam przemiłego dzionka. I co? I odezwę się do Was niebawem. Bye!